Cześć, witam w kolejnym odcinku BBP Smakuje. Dziś Oreo Remix. Oreo Remix, czyli Oreo przekładane dwoma kremami, z tego co można wywnioskować na opakowaniu. I tym razem jest to produkt importowany, dostępny tylko w jednej z sieci handlowych. Ale mimo wszystko zdecydowałem się go kupić, bo może być to ciekawy smak, na pewno będzie to coś wyjątkowego, no bo dwóch kremów jeszcze wcześniej nie było, choć sądząc po opakowaniach, jeden z nich to jest po prostu ten standardowy krem Oreo, taki właśnie biały. A ten drugi z nich, ten kolorowy krem jest nowością, czyli w tym przypadku raspberry, czyli malinowy, w tym przypadku caramel, czyli karmel. No i jestem w sumie ciekaw, jak to będzie smakowało i czy w ogóle ten krem będzie się wybijał spod tych dość wyrazistych ciastek kakaowych. Pierwszy ze smaków to Oreo Remix Raspberry and Vanilla Flavor. Jeśli chodzi o wygląd, no to cóż, ciastko jak ciastko, w środku może widać te dwa kremy. Nawet ładnie to pachnie malinami. Jest to ciekawe połączenie, no bo w sumie maliny pasują do gorzkiej czekolady. A tutaj jest takie dość gorzkawe kakao w tych ciasteczkach. Nie wiem po co ten drugi krem, w sensie ten oryginalny, ale chyba o to chodzi, żeby jakoś zainteresować, że to są dwa kremy w jednym ciastku. Bo na pierwszy plan wybija się ten malinowy i nawet dość intensywnie smakuje, jest dość słodki. No i na pewno malinowy to jest 100%. Nie trzeba się doszukiwać specjalnie smaku. No i nawet fajnie to smakuje. Te ciasteczka są lekko gorzkawe. Na krem dość słodki. Mimo wszystko jakoś to się równoważy. Ale jednak krem wybija się ponad ciasteczka. Jeżeli chodzi o skład pierwszych ciastek, na początek cukier, mąka pszenna, olej palmowy, olej rzepakowy, skrobia pszenna, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 3,3%. Syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spulchniające, węglany potasu, czyli E501. Jest to substancja spulchniająca, ale także regulator kwasowości. Druga z substancji to węglany amonu, czyli E503, również środek spulchniający i regulator kwasowości. I trzecia z substancji to węglany sodu, czyli E500, to po prostu soda oczyszczona. Dalej zagęszczony sok z buraka, sól, zagęszczony sok z rzodkiewki, emulgator, lecytyny sojowe, czyli E322, to substancje przedłużające okres przydatności środków spożywczych do spożycia poprzez ochronę przed zepsuciem na skutek utlenienia, takim jak wyłczenie tłuszczu czy zmiana barwy. Dalej kwas cytrynowy, aromaty, regulator kwasowości, wodorotlenek sodu, czyli E524. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą 100 g produktu, czyli jest to trochę mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 157 g. W 100 gramach wartość energetyczna to 493 kalorie, tłuszcz 22 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,3, węglowodany 67 g, tym cukry 43, błonnik 2,1 g, białko 4,2 g i sól 0,58 g. Więc pierwszy ze smaków wypadł zaskakująco dobrze. Mam nadzieję, że ten drugi też będzie smakował dobrze, a drugi ze smaków to Oreo Remix Caramel and Vanilla Flavor. Karmel zazwyczaj, gdy jest dodany do czegoś, to on jest wyczuwalny, chyba że jest pod wielką warstwą mlecznej czekolady, no ale tutaj akurat nie ma czekolady. Są tylko kakaowe ciasteczka. No cóż, wygląd bardzo podobny. Widać w środku ten krem karmelowy i pachnie to karmelem, więc chyba po raz kolejny będzie dobrze, o ile ten karmel tu jest wyczuwalny. Jest wyczuwalny ten karmel, ale tym razem te kremy się tak równoważą. Bo prawdę mówiąc, najpierw poczułem krem mleczny, ten standardowy, a dopiero później ten karmelowy, ale jest on wyczuwalny. Na pewno na 100% mogę powiedzieć, że to jest karmel. Ale czy to się komponuje do tych ciastek? No nie wiem, jakoś te malinowe lepiej smakowały, choć ten smak też nie jest zły. I po raz kolejny to krem zdominował te ciasteczka. Jeżeli chodzi o skład drugich ciastek, na początek cukier, mąka pszenna, olej palmowy, olej rzepakowy, skrobia pszenna, kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu 3,3%, syrop glukozowo-fruktozowy, substancje spłuchniające, po raz kolejny węglany potasu, czyli E501, węglany amonu, czyli E503 i węglany sodu, czyli E500. Dalej karmelizowany cukier, sól, emulgator, lecytyny sojowe, po raz kolejny E322, kwas cytrynowy, aromaty i regulator kwasowości, wodorotlenek sodu, czyli po raz kolejny E524. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 g produktu, po raz kolejny jest to mniej niż całe to opakowanie, bo całe opakowanie to 157 g, w 100 g wartość energetyczna to 496 kalorii, tłuszcz 23 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 7,6.
węglowodany 67 g, w tym cukry 43. Błonnik 2,1 g, białko 4,2 g i sól 0,57 g. Jeżeli chodzi o cenę tego produktu, te ciastka były dostępne tylko w jednej sieci handlowej, czyli w sieci Deals, za cenę 4,50, ale gdy kupiło się dwa opakowania, ta cena spadała do 4 zł, więc nie wydaje mi się, żeby to była specjalnie jakoś wygórowana cena. No jak podsumować te ciastka? To jest fajny pomysł, że dodano tutaj dwa kremy. Na pewno fajnie to wygląda, gdy się na to patrzy, bo są dwa kremy. Jeden jest biały, tutaj jest jeden różowy, tutaj jest żółty, więc nawet to fajnie wygląda, że to jest rozdzielone. No ale w smaku ten krem mleczny może tylko w tych drugich jest w niewielkim stopniu wyczuwalny. W tym pierwszym te maliny zdominowały wszystko, co w sumie mi nie przeszkadza, bo nawet fajnie to smakowało i fajnie się to łączy z tymi kakaowymi herbatnikami. Drugie jakoś mnie do końca może nie przypadły do gustu, ale gdy ktoś lubi kakao i karmel, no to może ten smak też mu posmakuje. Gdybym miał wybrać, na pewno wybrałbym te malinowe, bo wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę. Ale po co ten biały krem jest tutaj dodany, nie wiem, ale pewnie po to, żeby to właśnie nazwać Oreo Remix, że to już nie jest zwykłe Oreo, tylko jest to właśnie takie trochę zmiksowane Oreo, bo są miksy dwóch kremów, a co z tego, że jeden z nich jest wyczuwalny, już często tak bywało w tych różnych produktach, że miały być dwa smaki, a jeden z nich był tylko wyczuwalny, dominował nad drugim i tutaj jest bardzo podobnie, ale pomysł na pewno jest fajny. Trudno powiedzieć, jak długo te ciastka będą w sprzedaży w sieci Deals, bo zazwyczaj one się pojawiają na jakiś okres, a później znikają i czy w ogóle będą dostępne w innych sieciach handlowych. To oczywiście czas pokaże, ale na pewno gdyby te dwa smaki trafiły do szerszej dystrybucji w Polsce, na pewno byłyby wykupywane, no bo czegoś takiego z serii Oreo wcześniej w Polsce nie było. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.